Bitcoin za 100 tysięcy dolarów, czy Bitcoin za 30 tysięcy dolarów? Tego dowiesz się w tym filmie. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. I dzisiaj chciałem Wam przedstawić moją analizę, jak może wyglądać cena bitcoina po halwingu, który odbędzie się za 3 dni, 9 godzin i 39 minut. Jak możemy zobaczyć, dzisiaj cena Bitcoina wynosi 9892 dolary i jest na ponad 6% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin mieliśmy bardzo ładne wzrosty na bitcoinie. Stosunkowo małe wzrosty na altcoinach widzimy Ethereum niecałe 3% na plusie, ripple niecały 1% na plusie, i w stosunku co do bitcoina, wszystkie altcoiny niestety poleciały w dół i mamy czerwień, jeżeli chodzi o parę altcoinów co do bitcoina. Na początek przypominam, że to, co mówię, to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam i nie zachęcam do kupowania kryptowalut. A jeżeli to robisz, to robisz to na własną odpowiedzialność. A jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania całkowicie darmowego poradnika stworzonego przeze mnie, który na pewno pomoże Ci na początku poruszać się po tym rynku. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego filmu, jakim jest oczywiście halving. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Bitcoin działa na konsensusie Proof of Work, co oznacza w dużym skrócie, że bitcoiny są wydobywane za pomocą mocy obliczeniowej komputerów, tak zwanych górników. Wydobywanie to nic innego jak nagroda, czy też zapłata dla górników za potwierdzanie transakcji. A co to jest halving? Co 210 tysięcy wydobytych bloków bitcoina, lub mniej więcej co 4 lata, nagroda przyznawana górnikom bitcoin za przetwarzanie transakcji jest zmniejszana o połowę. O połowę. To zmniejsza o połowę szybkość, z jaką nowy bitcoin jest wprowadzany do obiegu. W ten sposób bitcoin wykorzystuje syntetyczną formę inflacji, która zmniejsza się o połowę co 4 lata, aż wszystkie bitcoiny zostaną wydane i będą w obiegu. System ten będzie działał do około 2140 roku. W tym momencie górnicy otrzymają opłaty za przetwarzanie transakcji, które zapłacą użytkownicy sieci. Opłaty te zapewniają, że górnicy nadal mają motywację do kopania i utrzymania sieci. Chodzi o to, że konkurencja o te opłaty spowoduje, że pozostaną one niskie po zakończeniu halvingu. Halving jest znaczący, ponieważ oznacza kolejny krok w malejącej podaży bitcoin. Max Supply, czyli całkowita ilość bitcoinów, to 21 milionów. W chwili nagrywania tego filmu. W obiegu jest już 18 386 475 bitcoinów, co pozostawia jedynie 1 631 525 bitcoinów do wypłaty za nagrody górnicze. W 2009 roku nagrodą za każdy blok w łańcuchu było 50 bitcoinów. Po pierwszym halvingu w listopadzie 2012 roku było to 25 bitcoinów, następny halving był w lipcu 2016 roku 12,5 bitcoina a przyjdzie 11 maja i będzie to tylko 6,25 bitcoinów na blok. Aby umieścić to w jednym zdaniu, wyobraź sobie, że ilość wydobywanego z ziemi złota zostaje zmniejszona o połowę co 4 lata o połowę. Jeśli wartość złota opiera się na jego niedoborze, wówczas zmniejszenie o połowę wydobycia złota co 4 lata teoretycznie podniosłoby jego cenę. I tak właśnie jest z bitcoinem. Popatrzmy teraz na wykres. Oczywiście nie mamy na wykresie okresu przed kwietniem 2013 roku, ale jak możemy zobaczyć, na Bitcoin Wiki cena w grudniu 2012 roku, czyli miesiąc po Halvingu, wynosiła 13 dolarów. Swoje all-time high po Halvingu Bitcoin osiągnął na przełomie listopada i grudnia 2013 roku i było to prawie 1150 dolarów, co daje wzrost prawie 9000% w 12 miesięcy. Po osiągnięciu tego ATH były już tylko spadki. Następny halving, tak jak mówiłem, był w lipcu 2016 roku i podczas niego cena wynosiła około 650 dolarów. Swoje kolejne ATH Bitcoin osiągnął w grudniu 2017 roku i kosztował aż 20 tysięcy dolarów, co daje wzrost na poziomie 3000% w 17 miesięcy. Oczywiście jest to patrzenie na wykres w lewą stronę, ale możemy zauważyć, że wzrost był o 2 trzecie mniejszy, a czas do osiągnięcia kolejnego ATH blisko o 50% dłuższy. Jeżeli proporcje zostaną zachowane, to po halwingu w maju nowe ATH może być za około 25 miesięcy, czyli w czerwcu 2022 roku, i może być na poziomie 1000%. Jeżeli kwota utrzyma się na poziomie 10 000 dolarów za jednego bitcoina podczas tego halvingu, to ATH może wynosić około 100 000 dolarów we wcześniej wspomnianym terminie. Prognozy są naprawdę różne. Tim Draper, miliarder, uważa, że cena jednego bitcoina może wzrosnąć do 250 tysięcy dolarów. Preston Page, założyciel firmy Buffett, uważa, że bitcoin może wzrosnąć do 300 tysięcy dolarów. Były menadżer funduszu Goldman Sachs, Raul Pal, przewiduje, że cena bitcoina osiągnie milion dolarów w ciągu 3 lat. Założyciel Silk Road, Ross Ulbricht, przewidywał, że może osiągnąć astronomiczną cenę 333 milionów dolarów za jednego bitcoina. No tego to trochę poniosło. Znalazłem bardzo ciekawe zestawienie analiz na stronie Trade. W tym artykule jest zestawionych 10 najlepszych, najlepszych według autora oczywiście, prognoz cenowych Bitcoina po halvingu. Rozbieżność jest ogromna, bo od 33 tysięcy aż do 150 tysięcy dolarów. Jak będziesz chciał zapoznać się z tymi analizami, to zostawię Wam link do tej strony w miejscu na opis pod tym filmem. Każdy mówi co innego, a prawda jest taka, że rynek zweryfikuje jak będzie. Jeszcze wspomnę tylko jak zachowywała się cena Bitcoina po halvingu i tu znowu nie mamy wykresów z 2012 roku, więc nie ma co wymyślać, ale 2016 rok już mamy. Po halvingu była oczywiście korekta, cena spadła z około 650 dolarów na 550 około tam czasami nawet trochę poniżej, co daje jakieś 15%, ale dosłownie na chwilę. Jak możemy zobaczyć na wykresie, cena od razu ruszyła na prawie 590. A po dwóch miesiącach od halvingu cena już tylko rosła, z małymi korektami oczywiście. Także spodziewam się korekty na poziomie około 15%, co może dać cenę Bitcoina na poziomie 8,5 po tym halvingu, który zaraz ma się odbyć, a później zobaczymy, jak wykres nam narysuje. Takie są moje przewidywania. Co ciekawe, pokrywają się one z niektórymi analizami, które znalazłem właśnie na stronie Trade. Ale tak jak powiedziałem, jak będzie, to zobaczymy. Nie wiadomo, czy bitcoin nie spadnie jeszcze niżej. Mamy dosyć nieciekawą sytuację teraz również z koronawirusem oraz z kryzysem finansowym na świecie, co na pewno nie ułatwia analiz cenowych bitcoina i innych kryptowalut. Bardzo dużo osób wierzy w te wykresy logarytmiczne, ale no tak jak mówię, tutaj mamy bardzo niepewną sytuację i to jak będzie, to dopiero zobaczymy. Chciałem, żebyście znali moje zdanie. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, Naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć!